Pomału Pomerania kończy swoją przygodę we Wrocławiu. Jest to ich pierwszy turniej Ebla. Chyba nie ostatni. Myślę, że tutaj Pomerania będzie grała rocznik za rocznikiem. Ostatni mecz pokazali klasę. Wygrywają na minutę 50 sekund 30 punktami. Jest dobrze. Bilans, tak jak wcześniej mówiłem przed meczem, 3-2, czyli na plus. Na pewno będą zadowoleni działacze Pomorskiego Związku Koszykówki. Serdecznie pozdrawiamy. Zawsze ładnie i ciekawie piszą o kadrach. Jest to jedyna strona związkowa, która tak fantastycznie pisze o kadrach. W końcu z tych kadr wojewódzkich rodzą się przyszli reprezentanci Polski. Oby tak było. A my popatrzmy na te ostatnie sekundy. 100 sekund meczu. Walka jest, nikt nie odpuszcza do samego końca. Będziemy obserwować Pomeranie w kolejnych turniejach, ale już nie w Polsce. Będziemy także obserwować drużynę z Warszawy, Ochota Warszawa, która gra w drugiej grupie i która turniej Ebla ma w Warszawie w połowie stycznia. Serdecznie zapraszam kibiców do Warszawy. Ja także tam będę, tylko że będę na turnieju Ebla rocznika 9-5. Może się uda i jakiś mecz obejrzę. Minuta 15 sekund do końca. Pomerania. Sekund. Przypominam, w tamtym roku w superfinale młodzików starszych w Eblu dwie polskie drużyny, WKK Wrocław i Pomerania. Pomerania wtedy była. Także na piątym, a WKK na szóstym, czy na odwrót.